Cześć, cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Zapraszam w tym odcinku w szczególności osoby spod znaku barana. Jeżeli nie macie jeszcze horoskopu dla siebie na okres maja i jesteście zainteresowani, to zapraszam do siebie na czytanie. I w tym miesiącu, jak zawsze, wyjmę wiadomość od aniołów i przodków dla Was, wiodącą taką energię, ochronę, prowadzenie, przesłanie. Potem rozkład z kart Tarota na Waszą ogólną energię, z jaką wchodzicie w miesiąc maj. I prognozę na sprawy zawodowe, miłości oraz sprawy administracyjno-urzędowe. Tak więc serdecznie Was zapraszam, drogie barany. Rozpocznę więc od tasowania kart wyroczni. Pokażcie proszę karty, jaką macie wiadomość na okres maja dla osób spod znaku barana. Przewodnictwo. Wiadomość, co chcecie przekazać osobom spod znaku barana na okres maja 2023 roku. Dla baranów poproszę o wiadomość. Wiadomość, przekaz dla Was, barany. Władca. Władca, bardzo silna energia. Wykorzystuj autorytet, by przejąć władzę. Więc to taka karta mocno przypominająca cesarza. Wy jesteście autorytetem lub autorytet w Waszym otoczeniu może być mocno wspierający. Coś tutaj bardzo takiego stanowczego. W ogóle jest to energia, moim zdaniem, barana, Waszego trygonu. Tak jakbyście byli w swojej energii. Czyli w takim potencjale władzy, brania spraw w swoje ręce. Takich możliwości, które macie w sobie, bo czegoś chcecie. Zależy Wam na czymś ogromnie. Ale zobaczymy, co dokładnie tutaj ta karta, jaką wiadomość niesie. I już znalazłam. Wykorzystuj autorytet, by przejąć władzę. Nie bój się przejąć kontroli lub użyć swojego głosu. Bądź silny. Zdarza się, że musisz przejąć kontrolę, by zaskarbić sobie szacunek. Jeśli czujesz, że życzliwość lub dary, które oferujesz, nie są odpowiednio doceniane, nadszedł czas, by to zmienić. Nieodpowiedniego zachowania nie można usprawiedliwiać. A przodkowie zachęcają Cię, byś trwał przy swoim i mówił to, co myślisz, w niezwykle czuły sposób. Dysponujesz siłą i energią, by przezwyciężać dramaty lub energie, które nie służą Twojemu rozwojowi. Nadszedł czas, by przejąć kontrolę, zanim dopadnie Cię sytuacja, w której nie chcesz się znaleźć. Jesteś zachęcany, by rządzić, a nie być rządzonym. Ta karta zapewnia również energię ambicji i może Ci udowodnić, że masz potencjał, by wznieść się wyżej na poziomie zawodowym, ale jedynie jeśli będziesz działał z przekonaniem i udowodnisz, kim naprawdę jesteś. Bardzo silna, mocna energia, taka spójna w ogóle z Waszą energetyką, drogie barany. Dziękujemy za ten przekaz. Władca. Wykorzystuj autorytet, by przejąć władzę. Bardzo pięknie. Silna energia. Sprawczości, stanowczości. To dla Was przekazały karty. A teraz barany. Rozkład na Waszą energetykę ogólną miesiąca maja i horoskop na różne tam zagadnienia zawodowe, miłości i spraw formalnych, administracyjnych. Pokażcie proszę karty. Dla baranów rozkład, horoskop, prognoza na miesiąc maj 2023 roku. Pokażcie karty. Rozkład, barany. Barany. Z jaką energią wchodzicie? Szóstka kielichów. Co może przeszkadzać? Dwójka buław. Co z podstawą tej sytuacji?
Wasze myśli, marzenia, nastawienie. Ósemka monet. Co z przeszłości? Sąd ostateczny. Co idzie? Księżyc. Tu też kolejny raz ktoś ma kartę. Potem będziemy patrzeć dalej na rozkład. To, co tutaj w ogólnym przekazie mi się zarysowało, to to, abyście tutaj nie zatrzymali się. No, nie tkwili w przeszłości, we wspomnieniach, w pierwszych sukcesach, żeby nie zasiedzieć się w starych schematach, na wspomnieniach dobrych chwil, żeby nie być biernym, tylko iść dalej. A do tego wszystkiego jest potrzeba coś tutaj przeobrazić, coś tutaj zmienić, przepracować, odświeżyć. No ale tak patrząc po kolei, no miesiąc, który pokazuje, żeby tutaj oczywiście pamiętać o pozytywnych wspomnieniach i je celebrować jak najbardziej z przeszłości czy z dzieciństwa. Ta energia mówić może, że za kimś się lub za czymś tęskni, że przyjdzie taki czas melancholii, co wprawia w momenty takiej głębokiej zadumy i że w tej energii nie rusza się właśnie do przodu właśnie przez to, że gdzieś tkwimy w jakichś przeszłych miłych zdarzeniach i o tym rozpamiętujemy. I przez tę refleksyjność kręcicie się jakby w jednym miejscu. Ta szóstka kielichów taka jest. I czas tutaj moim zdaniem jest bardzo pozytywny, bo te wspomnienia są przyjemne i to też należy celebrować. Który też może oczywiście obfitować we spotkania z osobami, których się dawno nie widziało. Czas, kiedy warto zadbać o zapomniane osoby, miejsca. Czas, kiedy mogą powracać sprawy z przeszłości i będzie coś, co jest niezamknięte, będzie trzeba oczyścić to energetycznie, oczyścić atmosferę między może jakimiś osobami czy sytuacjami. Dokonać jakiegoś takiego bilansu, podsumowania. Czas, kiedy jesteście gotowi na przykład na wybaczenie. To jest karta wybaczenia. Na poprawę na przykład relacji przyjacielskiej zwłaszcza. Ponownie możecie na przykład przeżywać pewne zdarzenia, dzięki którym może się odbudować jakaś relacja, która została na jakiś czas zawieszona, zapomniana, może nawet już zakończona. To są wszelkiego rodzaju spotkania, szczególnie w gronie bliskich Wam osób, no a także umiejętność podejmowania tak jakby pojednania się z przeszłością, wybaczenie sobie i innym i oczyszczenie tego, co kiedyś tam było. A w relacjach ta szóstka kielichów może mówić o przyjaźniach, chęci niesienia pomocy też drugiej osobie. Jeśli coś było niejasnego wcześniej, to może chcieć ta sytuacja do Was wrócić i warto by tu pamiętać przy dwójce buław, żeby nie być biernym wobec tego. Pokazuje się tutaj taka energia niezdecydowania i trudności w dokonaniu jakiejś decyzji, wyboru, czy podjąć się czegoś, może ta energia spowodować, że nie realizujecie swoich założonych celów, że w ogóle ciężko jest się w cokolwiek zaangażować, czy podjąć jakąkolwiek inicjatywę wobec kogoś, wobec czegoś. To też jest takie, tą kartę też jeszcze podbija ten etap takiej melancholii też i poczucia, nie wiem, samotności, bo się tęskni w tych kartach i czuje odizolowanie. Ale na własne życzenie tak naprawdę. Energie tych kart pokazują także gotowość do czegoś, ale jakieś okoliczności zmuszają jakby do większej cierpliwości i oczekiwania. I podstawą może tego wszystkiego, co tutaj jest, to jest problem tutaj może tkwić w czyjejś jakby niekonsekwencji, w Waszej niekonsekwencji, w sukcesach przeszłych, które często, tak jak powiedziałam na początku, osiągamy, wspominamy i tym żyjemy, ale nie ruszamy do przodu, nie rozwijamy się, żeby to utrzymać, pielęgnować. Więc może tutaj chodzić właśnie o tą niekonsekwencję, albo w tym, że trzeba otworzyć się na jakąś w ogóle współpracę i to pogodzenie, i na stabilność swoich też zamierzeń i działań, bo szóstka buław to nie są stabilne działania, to są zrywy działań, zrywy ochoty, energii, ale to wszystko jest takie niekonsekwentne. I ta szóstka buław mówi, że czas barany przestać wspominać,
I żyć sukcesami właśnie przeszłości, dobrymi czasami, kiedy Wam się powodziło, że każdy sukces właśnie trzeba doceniać, świętować, celebrować, ale go pielęgnować, by nie był tylko wspomnieniem. Pielęgnować, no co to znaczy? Przy tych kartach potrzebne jest wyjście poza schematy. Coś trzeba zmienić, bo nie będzie rozwoju, a raczej takie zatrzymanie. Ósemka pentakli w Waszym nastawieniu, w Waszej głowie, no ona mówi, by skoncentrować się na swoich planach, doszlifowywać coś, dopracowywać, koncentrować się na zadaniach, ale nie trzymać się starych schematów, rzeczy, które na przykład powodują, że się zasiedziało w czymś. Czas może coś zmieniać, oczyszczać i rozliczać sprawy przeszłe. Z nowym i świeżym jakby spojrzeniem iść naprzód. Jeśli chcecie się z czymś rozwijać, coś szlifować, osiągnąć najlepsze rezultaty, no to zwróćcie uwagę, czy nie popełniacie ciągle tych samych błędów, czy nie działacie czasem w tych samych właśnie formach aktywności, schematach. Po wdążeniu do jakiegoś sukcesu, zadowolenia, rozwoju, no trzeba dostrzegać coś, co się dzieje też wokoło, coś może wymagać poprawy. Że też ludzie wokół Was są ważni i powinniście coś tutaj też z tej kwestii zauważyć, bo szóstka buław jest kartą, w której kołem napędowym Waszego sukcesu jest ten koń i ludzie wokół Was, że sukces nie zależy wyłącznie od Was, że Wy nie jesteście tylko sami. Tu jest też wymagana taka energia czegoś dopracowania, przepracowania. Nie wiem, jak to powiedzieć. Jest tu wymagane jakieś rozliczenie, oczyszczenie. Że coś trzeba uzdrowić, poprawić. Bo to, co idzie, co Wam tu pokazuje, to karta jest księżyca. Tutaj jeszcze razem na te karty spójrzmy, bo tak sąd ostateczny mówi o konieczności podjęcia się jakichś zmian, przekształcenia czegoś. Jeśli z kimś się na przykład nie dogadywaliście, możecie to teraz zmienić. Możecie dokonać rozrachunku sami ze sobą. Możecie zmienić coś w swoim stylu życia osobistym, zawodowym. Zmiany przy tej karcie dają taką energię oczyszczenia z czegoś, co było na przykład niejasne, czegoś, co generalnie dręczyło i uwierało człowieka. Coś Wam ciąży i od czegoś trzeba się uwolnić. Poprawi także to jakość Waszego myślenia, nastawienia. Skończy się może jakaś energia lęków i obaw. W nic już z lękami właśnie dzięki temu oczyszczeniu i z nową taką wolną energią możecie wchodzić w miesiąc maj, jeżeli tylko właśnie dokonacie jakieś oczyszczenia. Też na poziomie energetycznym ja tu widzę jakieś potrzebę oczyszczenia się, żeby tutaj energia była taka bardziej klarowna. To też jest czas, to jest taka okazja, aby ten czas nie był w lękach, obawach, to warto się tutaj trzymać tego, co pozytywne. Trzymać się tego, co w radości. Może w ulubionej pracy, może w ulubionym zajęciu. Może warto pielęgnować swoje ulubione hobby lub wrócić do swojego hobby. Może ten spokój odnajdziecie w miejscach, na przykład, które kochacie i dają Wam miłe wspomnienia, zaniedbane. Na przykład to jest też takie odnowienie energii danego miejsca z przeszłości. Więc popracujcie tutaj właśnie nad czymś takim. No i właśnie nad tym oczyszczeniem swojej energii. Tak tutaj widzę. Może trzeba odświeżyć coś rzeczywiście związanego z przeszłością, ale generalnie energia prosi, by też ruszać do przodu. Załatwiać, rozliczać, oczyszczać to, co w przeszłości nie grało, ale ruszenie do przodu wymaga tego, żeby wyjść poza schematy. To tutaj bardzo się naznacza. Zwrócić także uwagę na swoje nastawienie, na to, co wypowiadacie, na pracę nad intuicją. Wiele może wynikać z Waszej intuicji. Zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju podejrzliwości, które się generują u Was, aby sobie tego tutaj nie robić. Nie bać się inicjować. Nie bać się wychodzić do ludzi naprzód i pokazywać w tym miesiącu. No i przede wszystkim nie wypowiadać złych życzeń sobie, komuś, bo to może mieć taką szansę materializowania się niepotrzebnie energetycznie, też psuć tą
psuć tą energetykę. I idąc dalej, patrzymy sobie, co karty tutaj chcą pokazać dla osób teraz poszukujących pracy, potem osób zaangażowanych zawodowo, co u singli, co w związkach w miłości, no i sprawy urzędowe, jeśli takie macie, będzie to z Wami rezonowało, to zaraz zobaczymy. Osoby szukające pracy, jednak monet, który mówi ewidentnie o jakiejś praktyce pierwszej pracy, kochankowie, król buław. No, wydaje mi się, że macie tutaj ogromną szansę, barany, które szukają pracy, zaczepić się na fajnej współpracy przy kimś bardzo też waszego trygonu baran, lew strzelec. To jest jakiś mężczyzna, który może mieć swoje przedsięwzięcie, być kimś bardzo fajnym, charyzmatycznym, który osiągnął coś, podjąć przy nim współpracę, przysiąść przy tej osobie i nauczyć się praktycznie już zawodu. Więc jest staż, jest praktyka, nauka poprzez manualne zdobywanie umiejętności, doszlifowywanie właśnie jakichś swoich kwalifikacji dzięki współpracy przy kimś. To jest podjęcie decyzji, podjęcie współpracy przy kimś. Więc jest szansa na dobrą praktykę, pierwszy angaż zawodowy, który będzie bardzo owocny w przyszłości, da większe kwalifikacje. A w pracy... Piątka mieczy, trójka buław, czwórka monet. Zawodowo tu się wydaje, zawodowo. Zawodowo to piątka mieczy z trójką buław. Poczucie, że się w czymś może nie odnajdujecie, że nie macie kim w ogóle w tej pracy rozmawiać. Pewne osoby mogą, nie wiem, wykorzystywać Wasze, ja wiem, czy może nie pomysły, tylko z nieszczerymi po prostu intencjami do Was wychodzić, pochopnie Was ocenić w tej piątce mieczy. Są też właśnie z tego powodu, jesteście w pracy z jakiegoś właśnie takiego powodu ograniczeni, nie czujecie może perspektyw, przecenialiście może też te prace, że może, no nie wiem, zaczynacie się już rozglądać za czymś innym. Ktoś może dokonać z niewłaściwej oceny Waszej osoby i z tego powodu poczujecie się troszeczkę tacy osamotnieni, że jakieś kolesiostwo tu panuje i przez to no nie macie pola rozwoju, jesteście z jakiegoś powodu ograniczeni. A tak, żeby tutaj rady dla Was, to pamiętajcie, żeby tutaj uważać na niewłaściwą ocenę sytuacji, zbyt pochopne opiniowanie, by poszerzać swoje horyzonty, znajdywać rozwiązania gdzieś szerzej, dalej, nie ograniczać się w jakiś tam sposób, bo czwórka denarów mówi o tym, że funkcjonuje się w jakichś określonych ramach i nic poza to, więc może warto by... W związku z tym gdzieś tutaj poszerzać swoje możliwości, szukać rozwiązań gdzieś dalej. Coś takiego się właśnie tutaj zarysowuje. Single, barany. Barany. Barany, single. Macie tutaj piątkę kielichów. Coś Was gdzieś zraniło. Ciężko Wam jakieś zranienie jest w ogóle dźwignąć. Więc osoby poszukujące w miłości. No wydaje mi się, że będziecie się podobać. Coś na zasadzie nowej aktywności, może bardziej takiej romansowej. Wy tu coś jeszcze póki co dźwigacie, jakiś macie dyskomfort przez kogoś spowodowany, emocjonalnie czegoś nie dźwigacie. Warto pewne rzeczy i niepotrzebne emocje, moim zdaniem, odrzucić, oddać to, co nie wasze, nie, takie przejmowanie się też, nie dźwigać wszystkiego samodzielnie, też powodzenie jakiejś relacji, no to po obu stronach stoi rola, by coś się też zainicjowało. Nie wszystko musi leżeć po Waszej stronie i nie starać się tutaj też na siłę. Tutaj nie starać się na siłę. Jeśli macie się podobać i będzie coś z tego, to będzie. Ale nie brać tak wszystkiego na siebie, że to jest... Bo może to Was, nie wiem, zranić, zmęczyć.
Generalnie w atrakcyjności jak najbardziej, tylko pytanie, co Was tutaj w tej piątce kielichów zraniło? Jesteście może świeżo po jakimś rozstaniu, ono jeszcze w Was tkwi, dźwigacie to, lub rzeczywiście jest ktoś, kto Wam się podoba, ale obawiacie się, czy macie szansę i próbujecie coś na siłę tutaj robić. A moim zdaniem jakaś atrakcyjność tutaj Wasza jest zauważalna, jest tu nowa aktywność, tylko musicie wiedzieć, żeby, no właśnie nie na siłę, to obie strony mają się angażować, tu na to trzeba zwrócić uwagę. Ok, no w związkach co teraz? W związkach cesarzowa, królowa kielichów. I rycerz mieczy. No, cesarzowa, królowa kielichów, rycerz mieczy. To w relacjach może związki, które planują dziecko, mogą doczekać się potomka, lub ktoś przyjdzie, jakaś kobieta przyjdzie z informacją, że jest dziecko w rodzinie, nowy członek rodziny. Mogą być może małe kłótnie, spięcia z jakąś kobietą, czy z powodu kobiety, z takiej może powodu też chwiejności emocjonalnej. Panie, bardziej bądźcie tutaj asertywne i nie dajcie się wbijać w jakiś szablon też ideału, zwłaszcza osoby, które dopiero co się poznały, bo ten szablon ideału, któremu nagle musicie sprostać, może się okazać nie do przejścia. Może się to Wam nie podobać. Po prostu bądźcie sobą i nie próbujcie naśladować kogoś. Tak bym to w skrócie powiedziała. I dbajcie tutaj o komunikację, o stabilność emocjonalną, o rodzinę, o swoje otoczenie, o dzieci. I ostatnie zagadnienie dla Was, barany. Sprawy administracyjno-urzędowe idą zmiany na korzyść, to na pewno, zwłaszcza w kwestii jakichś finansów, zdobycia czegoś, co jest takie komfortowe i finansowo zwłaszcza, tak? Ale też może dotyczyć jakiejś przestrzeni, jakichś rzeczy związanych około domu. Może będzie trzeba, tak jak ten rycerz buław zawsze pokazuje, że idą zmiany, że trzeba coś się w ogóle zmieni i trzeba będzie coś gdzieś pojechać i coś zrobić, bo doszły Was na przykład jakieś informacje, pierwsze wiadomości listowne lub ktoś zadzwonił, że trzeba, że będzie potrzeba coś zainicjować, ale tu potrzebne są stabilne i ruchy nieimpulsywne. Wykorzystać wszystkie swoje możliwości, to co tutaj zrobicie, zainicjujecie i te zmiany jakie idą są na korzyść. No i tutaj dziewiątka denarów. Wykorzystuj cały swój potencjał możliwości, pokazuj dojrzałość emocjonalną w tej sprawie, cały pakiet swoich możliwości i wartości trzeba tu uruchomić, żeby to rozstrzygnięcie było pozytywne. Więc jest czas zmian, ruchu, informacji pierwszych, dobrych informacji lub takich, do których trzeba po prostu podejść poważnie. Tak, drogie barany, widzę dla Was prognozę, horoskop i Waszą energię ogólną tego miesiąca maja. Niech się Wam spełnia co najlepsze. Życzę Wam udanego miesiąca. No i do zobaczenia, do usłyszenia w następnych filmikach. Miejcie się dobrze, a ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obecność i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Miejcie się dobrze. Cześć!